Jest to budżet nie tylko bardzo dobry dla polskiego państwa, ale jest to przede wszystkim budżet bardzo dobry dla polskiego społeczeństwa. Jest to budżet, w którym 75 miliardów złotych przeznaczamy na cele społeczne. W czasach PO-PSL na cele społeczne w latach 2013-2014-2015 wydawaliście państwo 17 do 19 miliardów złotych. My wydajemy 75 miliardów złotych, czyli 4 razy więcej. Tym się chcemy kierować, żeby państwo było rzeczywiście głównym organizatorem solidarności społecznej. I dlatego te wszystkie środki, które przesunęliśmy na cele społeczne, w bezprecedensowy sposób zmniejszają poziom nierówności. Na przykład wskaźnik Giniego spadł po raz pierwszy poniżej 30 punktów. Zmniejszają również poziom skrajnego ubóstwa i ubóstwa. Zdaję sobie sprawę z tego, że powiedzieć, że państwo ma być organizatorem solidarności społecznej, to dla całego mainstreamu ekonomicznego przez te wiele lat to jest herezja. Ale dla nas jest to motto do działania. To, co nam powiedzie się osiągnąć w tym roku z punktu widzenia uszczelnienia podatków, będzie większym przyrostem niż przez 8 lat rządów PO-PSL. Jeszcze 10 miesięcy temu z tej sali posłowie opozycji, niektórzy pewnie powtarzając za paroma profesorami, bywalcami salonów gospodarczych i nie tylko, że wzrost gospodarczy będzie 1%, może 2%, niektórzy tak mówili. Warto zajrzeć sobie i do tych wypowiedzi, które mówiły o tym, że deficyt budżetowy przekroczy co najmniej 20 miliardów, a ściągnięcie podatków w takiej kwocie, jaką planujemy na ten rok, jest absolutnie niemożliwe, bo nikomu to się wcześniej nie udało. No otóż nam się nie tylko udało, szanowni państwo, ale my zdecydowanie przekroczymy te wskaźniki. W ciągu najbliższego roku wzrost wydatków na służbę zdrowia będzie taki, jakiego nigdy nie było przez poprzednie 28 lat. Blisko 6 miliardów złotych, 5,8 miliarda, podczas gdy w 2016 82 miliardy 600 milionów. Czyli z 82,600 do 93 miliardy bez 100 milionów złotych, to jest wzrost o ponad 10 miliardów złotych w ciągu dwóch tylko lat. Nigdy nie było takiego wzrostu. 3 miliardy 167 milionów dokładnie w tym roku. Na co? Na to, na co nie znajdowały się pieniądze w czasach PO-PSL, czyli głębokie doinwestowanie w sprzęt medyczny, zlikwidowanie kolejek, albo przynajmniej skrócenie kolejek, bo zlikwidować się pewnie nie uda, onkologia, chirurgia dziecięca. Dzisiaj zwiększamy wydatki, na te cele już przesunęliśmy w budżecie 658 milionów złotych na sprzęt medyczny w tym roku. Te wydatki nie były planowane. Już z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia przesunęliśmy ponad 600 milionów złotych na wykup nadwykonań. Zgodnie z naszą obietnicą wyborczą 134 miliony złotych dodatkowo w tym roku ekstra przeznaczamy na gabinety szkolne, na gabinety medyczne w szkole. Tutaj pani minister Zalewska jest w dialogu z panem ministrem Radziwiłłem, żeby uzgodnić szczegóły i jeszcze w tym roku zdecydowanie poprawić jakość sprzętu, aparatury medycznej, aparatury badawczej i po prostu tego, co dzieciom w szkole pomoże lepiej zadbać o zdrowie. Zresztą dla lekarzy rezydentów również pan minister Radziwiłł w uzgodnieniu z panią minister Rafalską i ze mną i z panią premier przeznaczył 81 milionów złotych na przyszły rok dodatkowych środków na wynagrodzenia. Zdajemy sobie sprawę z licznych zaniedbań przez te 8 lat w służbie zdrowia. Zdajemy sobie sprawę z tego, Wysoka Izbo, ale wszyscy szanowni państwo, którzy tego słuchacie, nie da się tego wszystkiego oczywiście odkręcić w jednym czy dwóch latach. Mamy na to kilka lat, mam nadzieję, że dłuższych kilka lat po to, żeby sukcesywnie rok po roku podnosić wydatki na ochronę zdrowia, a te wydatki zostaną podniesione o blisko 6 miliardów w sposób bezprecedensowy, tak jak zapowiedziałem, porównując do poprzednich 28 lat. Wprowadzimy również elektroniczne recepty,
elektroniczne skierowania do lekarzy, karty elektroniczne i ta elektronizacja pozwoli nam uniknąć szeregu patologii zarówno przy refundacji leków, jak również w kontekście licznych zadań związanych z obsługą pacjentów, bo ten budżet jest budżetem dla ludzi, jest budżetem dla pacjentów, dla przedsiębiorców, dla klientów, dla ludzi, dla rodzin, dla młodszych i starszych członków naszego społeczeństwa. Społeczeństwo nie umawiało się z państwem w 1989 roku, że stworzy system, w którym będzie dużo dla niewielu i bardzo niewiele dla prawie wszystkich. Warto powiedzieć, żeby takiego systemu nie budować, musimy inaczej podzielić dobra społeczne. Musimy wyżej opodatkować tych, którzy unikali opodatkowania i musimy uszczelnić karuzele VAT-owskie, które w szczególności rozwinęły się w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u 500+. I to na 500+ w przyszłym roku planujemy o około 2 miliardy więcej środków. No nie tylko z tego względu, że rodzi się więcej dzieci, ale również z tego względu, że więcej osób z pierwszym dzieckiem również ubiega się o ten dodatek na dzieci i jednocześnie zgłaszają się osoby. Chcemy wierzyć też, że to są osoby, które wracają z emigracji, a więc cel tego wielkiego wydatku został w bardzo dużym stopniu osiągnięty. Tutaj udało nam się osiągnąć coś, co mainstreamowi ekonomicznemu wydawało się absolutnie niemożliwe, a mianowicie na jednego członka rodziny powyżej rodziny wielodzietnej, ale liczonej dość konserwatywnie, czyli powyżej trzech dzieci, włącznie z trójką dzieci, dochody na członka rodziny wzrosły o 25%. Niebywałe, szanowni państwo, w tych rodzinach, których jest kilka milionów, tam gdzie znajduje się te 8 milionów dzieci, z tego 3,5 miliona to są jedynaki, więc mówię o tych pozostałych dzieciach i o ich rodzinach, tam dochody wzrosły o 25% na członka rodziny. Zlikwidowaliśmy skrajne ubóstwo. Z tego, co było mierzone w ramach GUS-u, 11%, o 94% do 0,5% według tych samych kryteriów. To jest wielkie dziedzictwo, z którego jesteśmy dumni. Zwiększamy również dodatki na leki dla seniorów o kolejne 80 milionów złotych do 653 milionów w budżecie. Zwiększamy również wydatki na ubezpieczenia rolnicze do upraw roślinnych, do zwierząt hodowlanych o kolejne blisko 100 milionów złotych. Dokonaliśmy bezprecedensowego wysiłku do podniesienia naszych wydatków o 4 miliardy złotych, ponieważ musieliśmy dopasować naszą metodologię do metodologii NATO. Ponieważ nasi poprzednicy, no niestety, zaniedbali to i liczyli wydatki dwuprocentowe w stosunku do roku poprzedniego, podczas gdy zgodnie z metodologią NATO należy liczyć wydatki na zbrojenia, na obronę narodową względem roku bieżącego. I my dodatkowo właśnie musieliśmy znaleźć w budżecie 2 miliardy złotych, czyli 2 plus 2, 4 miliardy złotych właśnie na zmianę naszej metodologii. Szanowni państwo, tego wysiłku nikt przed nami nie wykonał. Zobowiązaliśmy się zwiększyć te wydatki i w projekcji budżetu mamy to założone do 2,5% do roku 2030. Będziemy po Stanach Zjednoczonych jednym z krajów, które najwięcej wydaje na politykę obronną, na zbrojenia, na politykę obronną w stosunku do PKB. W czasach naszych poprzedników zlikwidowaliście 417 posterunków policji. W powiatach, w mniejszych miejscowościach, tam się państwo zwijało. My odbudowujemy, pan minister Błaszczak zdecydował się odbudować naszą obecność w wielu miejscach, w których zwinęliście państwo polskie. Bo jeśli mam doszukać się podstawowej różnicy pomiędzy naszym rządem, rządem Prawa i Sprawiedliwości, a naszymi niesławnymi poprzednikami, to jest właśnie taki, że my traktujemy państwo śmiertelnie poważnie i jako dobro wspólne, a w czasach waszych państwo polskie było traktowane jako piąte koło u wozu, jako nocny stróż. Na uszczelnienie VAT-u, na pogonienie tych karuzel VAT-owskich, które tak wykwitły w waszych czasach,
Dzięki temu, że to się udało, w tym roku wydamy blisko 1 300 000 000 zł na realizację zobowiązań, które narastały w waszych latach. Na realizację ekwiwalentów mieszkaniowych dla części służb, na zakupy broni, na zakupy sprzętu różnego rodzaju, po to, żeby naszą służbę unowocześnić. Przy zaplanowanych pierwotnie na ten rok 301 miliardach osiągniemy co najmniej 311 miliardów złotych na ten rok ze względu na uszczelnienie systemu podatkowego. To uszczelnienie najlepiej widać na przykładzie dwóch podatków. CIT i VAT. CIT wzrośnie w tym roku o co najmniej 12-13%. Tymczasem z tych ław poselskich państwo mówiliście, że CIT nie wzrośnie więcej niż o 5-6%. Wzrośnie, szanowni państwo, o 12-13%. No to popatrzmy na to, jak rósł ten VAT w czasach PO-PSL. W roku 2008 wartość wyjściowa to 103 miliardy złotych. W roku 2015, po 8 latach waszych rządów, 123 miliardy, ale uwaga! Od 1 stycznia 2011 roku podnieśliście VAT o 1 punkt procentowy, a 1 punkt procentowy to jest prawie 5%, prawda? Z 22 na 23%, prawie 5%. I rzeczywiście w 2011 roku, kiedy podnieśliście VAT od 1 stycznia, przyrósł VAT o te 6 miliardów mniej więcej wam. Czyli jeszcze z tych 20 niecałych miliardów złotych, żeby porównać jabłka z jabłkami, trzeba by statystycznie odliczyć te 6. Czyli bez podwyżki podatków, którą zafundowaliście Polakom, mamy wzrost VAT-u o 14 miliardów złotych. W tym roku VAT wzrośnie co najmniej o 25 miliardów. Zobaczymy. Ja się zgadzam z tym. Przy czym raczej wygląda na to, że więcej niż o 25 miliardów. Mogę powiedzieć, że raczej wzrośnie bliżej 27 miliardów złotych. Ponieważ rzeczywiście bardzo poważnie pogoniliśmy mafie VAT-owskie, na które przymykaliście oko. Bo oprócz tego, co jeszcze strasznego zrobiliście poprzez to wielkie przymknięcie oka na wielką patologię, jeszcze, szanowni państwo, niszczyliście gospodarkę w rozumieniu szumpeteriańskim. To znaczy, po prostu powodowaliście, że nie opłacało się w uczciwy sposób prowadzić biznesu. Podać wam przykład? Proszę zwrócić uwagę na telefony komórkowe. W styczniu 2014 roku eksport telefonów komórkowych nagle wzrósł ze 111 milionów złotych, które było naturalnym eksportem z Polski. Zawsze następuje jakiś reeksport lub niewielki eksport składanych w Polsce telefonów, bo jak wiadomo, w Polsce nie ma wielkich producentów. Telefonów komórkowych wzrósł, wiecie państwo, ile procent? O 1000%. Nie o 100, o 1000. To każdy z państwa, kto był przedsiębiorcą, jest lub ma związek z księgowością, wie, że jak coś z miesiąca na miesiąc rośnie chociaż o 20%, no to należy się cieszyć, ale też należy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. W waszym przypadku wzrost było 1000%. I co? I nic. I nic nie zrobiliście przez 12 miesięcy, a potem, kiedy połapaliście się, że to jest... Znaczy, niestety obawiam się, że jest gorzej. Połapały dzieci w przedszkolu dużo szybciej. Tylko, że było przyzwolenie na to i po 12 miesiącach, kiedy wprowadzone zostały mechanizmy odwróconego VAT-u, wprowadziliście właściwy na tamten moment mechanizm. Ale wiecie, co jeszcze zostało zrobione? Kilkumiesięczne vacatio legis. No nie, po prostu... Ręce opadają, ponieważ to kilkumiesięczne vacatio legis było zaproszeniem do kontynuacji tego procederu, który, uwaga, najlepszy dowód jest w liczbach. W sierpniu 2015 roku, właśnie po tym vacatio legis jeszcze kilkumiesięcznym, gwałtownie spadł ten eksport do ilu? Z powrotem do 100 milionów złotych. Ale to proste, prawda? No niestety, właśnie tak wyglądało to w waszych czasach, że złapany jeden z bandytów VAT-owskich przez nasze służby Krajowej Administracji Skarbowej, złapany powiedział właśnie, no jednak już się przestała kręcić ta karuzela. Właśnie taka jest różnica między wami a nami. Jeszcze jedno powiem, żeby oddać sprawiedliwość rządom Prawa i Sprawiedliwości sprzed 10 już lat.
Otóż pan minister Marian Banaś, który u mnie w Ministerstwie Finansów jest szefem Krajowej Administracji Skarbowej, pokazywał mi papiery z roku 2006-2007, kiedy była przygotowana reforma Krajowej Administracji Skarbowej. I gdyby wtedy była zastosowana, prawdopodobnie z pewną część czy znaczną część tych patologii by się udało uniknąć. Co zrobiliście z tą reformą pana ministra Banasia i ówczesnego rządu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i świętej pamięci pani profesor Zyty Gilowskiej? Odłożyliście na półkę. I w związku z tym byliście pozbawieni tych dochodów i dopuściliście niestety tej patologii. I to jest ogromna strata, którą my nazywamy luką VAT-owską. I to jest niestety prawda potwierdzona przez Komisję Europejską, przez PwC i przez innych, bo ta luka narastała, żeby w ostatnich 4 latach waszych rządów wynieść około 40 miliardów rocznie. Zobaczcie sobie na te analizy. Między rokiem 2016 a 2018 wyniesie 40 miliardów. To rząd Prawa i Sprawiedliwości właśnie zlikwiduje tę waszą lukę VAT-owską. W ciągu 2 lat. Coś, co wydawało się niemożliwe, bo myśmy pokazywali nasze działania Komisji Europejskiej na wielu forach. My ją z wysokim prawdopodobieństwem, powiem, zlikwidujemy w przyszłym roku, bo mam pokorę wobec rzeczywistości, nie wiadomo jak pójdzie, ale mamy bardzo ambitne cele, bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, po to między innymi, żeby te 38,8 miliarda złotych na cele społeczne, na armię, na obniżkę wieku emerytalnego, na zwiększone wydatki na służbę zdrowia, żeby tam w tym budżecie się znalazły. Wszyscy potencjalnie nieuczciwi, nazwijmy ich eufemistycznie, ludzie wiedzą, że są coraz pod lepszą kontrolą. Tym czarnym szlakiem paliwowym do Polski wjeżdżało wcześniej w waszych latach średnio dziennie 650 cystern paliw. To tatarski szlak kuczmański czy szlak czarny, bo pozbawialiśmy się poprzez to 10 miliardów, 8 do 10 miliardów złotych, szanowni państwo. Tymczasem dzisiaj średnio dziennie wjeżdża 132 cysterny. O blisko 500 cystern mniej wjeżdża do Polski. Jakoś nikt tego nie zauważył, że brakuje paliwa na stacjach benzynowych, prawda? No nie brakuje. Dlatego, że te cysterny, te 500, te 600, które wjeżdżały, te 500, które wjeżdżało, to był przemyt, to było oszustwo na VAT-cie. Przyrost w akcyzie oscyluje wokół niskich, jednocyfrowych tylko wartości. Otóż tak, bo my również rozebraliśmy na czynniki pierwsze cały mechanizm przemytu suszu tytoniowego i w szczególności paliw. I na przesmyku suwalskim ten mechanizm, w szczególności tam, ale również na zachodniej granicy w mniejszym stopniu, polegał na tym, że płaciło się akcyzę, ale nie płaciło się VAT-u i przestępcy zarabiali na VAT-cie. Dlatego jak dzisiaj akcyza w Białymstoku akurat jest na mniejszym poziomie niż rok do roku, to sama ta liczba mnie nie martwi, bo VAT jest o 20 kilka miliardów więcej rok do roku, czyli ten jednomiliardowy spadek jest więcej niż skompensowany. Wielki sukces mamy w podatku CIT. Tutaj właściwie to jest tak w cieniu VAT-u trochę, ale powiem państwu pewne bardzo przykre dane. Otóż w czasach PO-PSL obroty firm, przychody firm generalnie urosły o prawie 100% przez 8 lat. No to w miarę naturalne, rosły średnio rocznie powiedzmy tam o 9%, procent składane, nawet trochę mniej wystarczyło, żeby rosły. I zyski urosły o 75% przez 8 lat. A o ile urósł CIT? Zagadka? Zero. O 0%. Skandal. Tak. O tyle urósł CIT. Dlaczego? Dlatego, że dopuszczaliście wszystkiego rodzaju mechanizmy tak zwane optymalizacyjne, tak zwane unikania opodatkowania. I wystarczy popatrzeć na wszystkie korporacje, które ile płaciły podatku. Sobie mamy nie tylko bandytów, ale w szczególności mamy tutaj sprytnych ludzi, którzy też, jakby powiedzieć, poruszają się na granicy prawa. Posługują się tak zwanymi kanapkami luksembursko-holenderskimi, czyli rozwiązaniami prawnymi, które pozwalają stworzyć specjalne wehikuły prawnicze, żeby omijać podatki, które w waszych czasach dokładnie były omijane. Kradzież, za którą my się zajęliśmy. Parę tygodni temu Rada Ministrów przyjęła
największą ustawę o uszczelnieniu podatków CIT przez ostatnie 20 czy 20 parę lat. Poprzez mechanizmy uszczelnienia związane z rozliczeniem zysków kapitałowych versus zyski operacyjne z działalności biznesowej. Otóż, szanowni państwo, średniorocznie przez 8 lat rządów naszych poprzedników sprzedawaliście majątek narodowy, prywatyzowaliście majątek narodowy i wyprzedawaliście średniorocznie na 6,5–6,6 miliardów i ściągaliście dywidend na blisko, na bardzo podobną sumę. W różnych latach było to różnie, ale uśredniłem to i ta wartość wynosi 13,2 miliardów złotych. Czyli z dywidend i z prywatyzacji wasz rząd przez 8 lat miał do budżetu 13,2 miliardów złotych. Rocznie. My odejmijmy teraz, żeby rzeczywiście być rzetelnym, te 2,2–2,4 miliardy, chociaż w tym roku będzie 1,7 miliarda z dywidend. Ze względu na politykę dywidendową spółek, my ich nie zdzieramy z nich pieniędzy, tylko niektóre zakładają taką politykę. I w związku z tym odejmijmy. 13,2 miliarda minus 2,2 miliarda równo 11 miliardów. Szanowni państwo, warto porównać. 11 miliardów złotych różnicy między nami a wami z wyprzedaży majątku i z zabierania tego majątku spółkom w miliardach, nie w milionach. To jest miara sukcesu finansowego i stabilności budżetu państwa, rządu Prawa i Sprawiedliwości. To jest prawdziwa miara. Tak, 11 miliardów złotych, czyli jakby, jak porównują ekonomiści, mówią pomarańcze z pomarańczami, właśnie te 11 miliardów jeszcze należałoby dodać. Naprawdę aż wstyd, jakbyśmy mieli jeszcze 11 miliardów, wyobraźcie sobie, nie, może ta strona niech sobie lepiej nie wyobraża tego, bo każdy jest w stanie oczywiście, każdy jest w stanie zagospodarować dowolną ilość środków i wiadomo, natomiast to porównując jedno z drugim, warto wziąć oczywiście pod uwagę i to jest ogromna różnica. W czasach naszych poprzedników ten deficyt przekraczał 3% przez 6 z 8 lat. Mało tego. W roku 2009 7,3%, 99 miliardów. A rekordowo wydaliście państwo w deficycie budżetowym 110 miliardów złotych w roku 2010. I państwo macie czasami odwagę pytać, jak to nasze 40 czy 45 miliardów, że to jest największy deficyt. No wystarczy porównać, czy 45 jest więcej niż 110. W roku 2011 73 miliardy mieliście deficytu, w roku 2012 68 miliardów. W każdym z tych lat przekraczaliście grubo, a rekordowo, tak jak powiedziałem, 7,4%, 3%. Nikt tak nie zadłużył państwa polskiego jak w czasach 8 lat PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Otóż kiedy... Bardzo łatwo podać to na liczbach. Otóż kiedy Prawo i Sprawiedliwość kończyło rządy, dług państwa polskiego wynosił 511 miliardów. Kiedy wróciliśmy do rządów, 880 miliardów, ale uwaga, plus 160 miliardów skonsumowane 1:1 z OFE. Przecież to były umorzone pieniądze z OFE. Czyli dodajmy, 880 dodać 160, 1,640 miliardów. 511 do 1,040 to jest wzrost o 105%. 105% wzrostu długu to tak jakbyście podzielili na 8 lat, to jest około 125-130 miliardów, jakbyśmy my przez 8 lat mieli taki deficyt. A my mamy 3 razy niższy deficyt przy najprostszych obliczeniach, które tutaj państwu podałem. Czyli maksymalnie zadłużone państwo przy przejedzonych pieniądzach z OFE, z czym my musimy się borykać poprzez właśnie naszą politykę budżetową i naszą politykę finansową, zdecydowanie odmienną od tego, co państwo zaproponowali, co państwo pokazaliście. W naszych czasach wynagrodzenia urosną co najmniej w ciągu tych 3 lat, to już widzimy, o 5,5–6% rocznie. Tymczasem uśredniony wzrost wynagrodzeń w waszych czasach to 2,3%. Wzrost PKB, nominalny wzrost PKB
to jest 50% przez 8 lat, czyli precyzyjnie rzecz ujmując 48,8, a wzrost wynagrodzeń o niecałe 30%, czyli i to już też w wartościach nominalnych, czyli szanowni państwo, pracownicy zarabiali de facto mniej niż przyrost wzrostu gospodarczego nominalnego. W naszym przypadku jest inaczej, a jednocześnie nie tracimy konkurencyjności, bo to, co najbardziej prawdopodobnie was uderzyło i to, co warto, żebyście zauważyli, że strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju działa, gdyż w ostatnich 12 miesiącach przyrost zatrudnienia pracowników przemysłowych w Polsce to 223 tysiące osób, a w całej Unii Europejskiej 345 tysięcy. Szanowni państwo, komisarze Komisji Europejskiej, którzy mi to sami pokazywali, nie mogli uwierzyć własnym oczom, ale sami wyprodukowali takie dane. Czyli 2/3 wszystkich nowych miejsc pracy w przemyśle, w Unii Europejskiej, to miejsca pracy w Polsce. 3-4 lata temu w badaniach NBP, zobaczcie sobie, sięgnijcie państwo 4 lata temu do tych badań, prognoza NBP wówczas, że miejsca pracy w przemyśle stworzone w Polsce będą oscylowały wokół zera. To jest realizacja planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w praktyce, ponieważ stworzyliśmy 2/3 wszystkich miejsc pracy w całej Unii Europejskiej, ale dlatego też, że te miejsca pracy są wyżej płatne niż miejsca w prostych usługach czy w jakichś innych prostych czynności, dlatego też możemy się pochwalić tak szybkim przyrostem wynagrodzeń i tak szybkim spadkiem bezrobocia. I te parametry, również budżetowe, niech będą na koniec zwieńczeniem tego budżetu, który jest dobry, jest prospołeczny, zapewnia środki na bezpieczeństwo, na rozwój, na infrastrukturę, na rolnictwo, ale również na takie dziedziny jak sport, jak kultura, na który przyrost wydatków w ciągu 2 lat to blisko 20%. Bo kultura jest tą dziedziną, których środki się nie zwracają tak bardzo szybko, ale jest niezwykle ważna. I dlatego będziemy dążyć do tego, żeby wydatki na kulturę i na te instytucje, które dbają o pamięć historyczną, o dumę Polaków, które są niezwykle ważne z punktu widzenia prawdy historycznej, jak Instytut Pamięci Narodowej, jestem przeszczęśliwy, że mogliśmy zapewnić środki na wzrost wydatków na tego typu instytucje, bo one zbudują inną Polskę. One pomogą nam zbudować Polskę, z której będziemy dumni i ten budżet też się do tego przyczyni.